Natalia Kamykowska dla KRK TV. Dzisiaj znajdujemy się w jedynej restauracji bałkańskiej w Krakowie, w Bałkanicy. Ze mną Anna Korpa-Ostrzyżek, właścicielka tego miejsca. Witam serdecznie. Witam. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się ta przygoda z Bałkanami? Przygoda z Bałkanami zaczęła się dzięki temu, że kupiliśmy Fiata 500 i doszliśmy do wniosku, że to będzie idealne auto, żeby przejechać przez całe Bałkany. Udało nam się przejechać przez 9 krajów w 9 dni. Co jest jakimś chyba rekordem, natomiast poznaliśmy bardzo dużo różnych kuchni, różnych restauracji, różnych miejsc związanych właśnie z gastronomią i stąd pomysł na restaurację. I jakie to były kraje? O, to na pewno była Rumunia, Grecja, Macedonia, Bułgaria, Serbia, Turcja, także dość dużo. Te obrazy, które tutaj na ścianach restauracji widać, to też są z tej wyprawy zdjęcia? Tak, w większości zdjęcia są z wyprawy, a część zdjęć, która wisi, są to zdjęcia naszej załogi, która tutaj od początku pracuje. Co takiego na tych Bałkanach Pani spotkała, takiego wyjątkowego, co utwierdziło Panią w tym, że trzeba taką namiastkę tych Bałkanów tutaj w tym Krakowie? Przede wszystkim ludzie i bardzo proste smaki. Mamy tutaj fantastycznego kelnera Chorwata, który absolutnie dodaje autentyzmu temu miejscu. Jest w stanie i doradzić, i opowiedzieć o wszystkich daniach, które pochodzą z Bałkanów. A jeśli chodzi o smaki, to mój szef kuchni je komponuje, odtwarza idealnie. Współpracuje również z naszymi przyjaciółmi, czy to z Kosowa, czy z innych miast. I to jest to właśnie, co udało się przenieść stamtąd tutaj. Czy było zapotrzebowanie na taką restaurację tutaj w Krakowie? Czy przychodzą goście i mówią, że w końcu doczekaliśmy się takiego miejsca? Tak, zdecydowanie tak. Widać to w ilościach osób, które nas odwiedzają. Mamy bardzo dużo stałych gości i również mamy dość dużo gości z regionu Bałkanów, którzy na co dzień żyją w Krakowie. A to jest dla nas jakby najlepszy wyznacznik tego, że ciągle idziemy w dobrym kierunku. Czego w takim razie można tutaj posmakować z tych właśnie różnych krajów bałkańskich? To jest właśnie przekrój całych Bałkanów, bo znajdziemy i grecką musakę, i bułgarską szopską sałatę. Znajdziemy sevap cici, które w Bułgarii jest znane jako kebabczeta. Znajdziemy plejskawice, chorwackie skampi, także jest dość duży wybór dań i można zrobić sobie taką wycieczkę po całych Bałkanach, przynajmniej kulinarną, odwiedzając nas. A co jest najbardziej popularne tutaj? Zdecydowanie sevap cici i plejskawica, one biją rekordy. A rozumiem, że prawdziwej rakii też można się tutaj napić? Można jak najbardziej i obecnie udało nam się sprowadzić kilkanaście gatunków. Menu główne jest stałe od początku otwarcia restauracji, natomiast staramy się każdego miesiąca wprowadzić nowe menu regionalne. Mieliśmy już menu greckie, menu chorwackie, które były odebrane bardzo ciepło. Teraz weszło menu tureckie, które polecam szczególnie, ponieważ dopracowywaliśmy je ponad miesiąc. Jest bardzo, bardzo smaczne, bardzo ciekawe i pozwala zrobić taką małą podróż po kilku regionach Turcji. Zwłaszcza jeśli chodzi o deser, to jest mój numer jeden. To są tureckie kuleczki z karmelizowanej marchwi. Wydaje się to coś bardzo prostego, tak jak mówiłam, prosta kuchnia, ale niezwykle smaczne. Gdzie było najlepsze jedzenie? W którym kraju? Ciężko powiedzieć, ale mojemu sercu kulinarnemu najbliższa jest jednak Macedonia. A czy organizujecie właśnie tutaj jakieś koncerty, wieczorki właśnie bałkańskie, takie zapoznawcze z tą kulturą? Tak, już organizowaliśmy kilka wystaw, między innymi wystawę bułgarską. Była bardzo ciekawa, dlatego że były to zdjęcia, które były zrobione dzień po wstąpieniu Bułgarii do Unii Europejskiej. Mieliśmy tu spotkania z kuchnią i kulturą bułgarską, naukę robienia dolmadaki, czyli małych gołąbków zawijanych w liście winogron, a w każdy weekend, w sobotę i w niedzielę, mamy muzykę na żywo. Takie najbliższe wydarzenia, ciekawe, bałkańskie spotkania? No to jak zawsze każdy weekend, więc najbliższy weekend też. Zapraszam na dwa koncerty muzyki na żywo. W sobotę będzie u nas grał Cocktail Trio, bardzo ciekawa, fajna muzyka. W niedzielę Isle and Friends.
Później, jeśli jakieś wydarzenia będą, a będą na pewno, najlepiej śledzić nas na Facebooku, dlatego że tam wszystko jest zawsze aktualne i najświeższe i można spokojnie znaleźć coś dla siebie. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Bałkanicy. Można powiedzieć, że będzie zabawa, będzie się działo, tak? Zdecydowanie tak. Dzieje się u nas zawsze, dzieje się dobrze, dzieje się smacznie i smacznie muzycznie również. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję.